Witam Państwa ponownie na stadionie Cracovii. No niestety ta zima, to o czym mówiłem jakiś czas temu, troszeczkę nam się dała we znaki, no nie ma co się czarować. Te minus 20 momentami jak było, to naprawdę no, wyhamowało pracę na stadionie. No to już wiadomo, że ze względów technologicznych nie można przeprowadzać prac żelbetowych. No mimo wszystko, jak było te kilka dni odwilży, udało nam się zabetonować ostatni strop na trybunie południowej, czyli tej najwyższej. No i w tej chwili w żelbecie, czy w tym grubym żelbecie, zostały jakieś tam drobne rzeczy, ale można powiedzieć, że 99% żelbetów jest gotowych. No oprócz tego, jak Państwo widzą, no trochę się pozmieniało. Ta trybuna południowa już w żelbecie jest gotowa. Poza tym, jak widać, pierwsze piętra przykryte są już prefabrykatami. Zresztą zobaczą Państwo jeszcze na materiałach późniejszych. Przejdziemy się pod trybunę północną, gdzie mamy zakończone w 90% już roboty murowe, czyli te ścianki działowe. No oprócz tego w 100% tam jest skończona instalacja podposadzkowa. No i powoli wykańczamy. Jak widać, pojawił się już pierwszy zbiornik z tynkami, czyli zaczynamy tynkować. No oczywiście czekamy na ocieplenie. Jak widać na załączonych obrazkach, prace montażowe, czyli te, które mogą przebiegać, przebiegają. Ja nie powiem, że bez zakłóceń, bo bym kłamał. Jest ciężko, ale da się. Po prostu się da. Może też nie aż tak efektownie czy efektywnie, jakbyśmy chcieli, ale te prace przebiegają. No oprócz tego rozpoczęliśmy prace już instalacyjne, już kanały powiedzmy wentylacyjne mamy na budowie. No, trwa ocieplanie, jak tylko ocieplimy stropy, od razu wchodzą ekipy, które będą montować te elementy klimatyzacji. No, w tej chwili instalacje ogrzewania, wody lodowej, to już instalatorzy działają. No z takich rzeczy, które widać, mamy w zasadzie zakończoną w konstrukcji stalowej trybunę wschodnią, jak i zachodnią. W 80%, no dobra, nie przesadzajmy, w 70% pokryty już blachą dach. Trybuna wschodnia mniej. Z kolei trybuna północna, tu z pokryciem czekamy, ponieważ jak widać, tu mamy te trybuny pełne. Z kolei trybuna północna, czyli od ulicy Fosza, jak i południowa, to już będą dachy z poliwęglanu, czyli te przejrzyste. Tu pewnie może część kibiców myślała, że całość będzie poliwęglanowa, ale ze względów zarówno praktycznych, jak i użytkowych, no i projektowych, te dwie trybuny z poliwęglanu naprawdę, naprawdę wystarczą i proszę mi wierzyć, efekt będzie świetny. Także nie ma się co martwić, że ten dach na północy jeszcze nie powstaje, ponieważ czekamy po prostu na pogodę. No poliwęglan jest dosyć wrażliwym materiałem. Przy tak niskich temperaturach jego montaż no, byłby możliwy. Gdyby trzeba było, byłby możliwy. Ale trudny i na pewno doszłoby do wielu uszkodzeń i niepotrzebnych strat. No po prostu tak to nazwijmy. No. Powoli zabieramy się już też, widać, za trybunę wschodnią. W najbliższych dniach, no tu też czekamy trochę na pogodę, bo musimy dokończyć ostatnie, to już są naprawdę ostatnie etapy, to są kawałeczki gdzieś około 80 cm wysokości, tak zwanych betonowania słupów zespolonych. No i mamy już przygotowane elementy konstrukcji stalowej dachu trybuny południowej. To już mamy części, oczywiście nie możemy wszystkich składować tu na stadionie, ale te, które jak tylko będzie pogoda i zabetonowane te ostatnie odcinki, od razu zakładamy. No na tej trybunie południowej może nie mamy opóźnienia, ale nie jesteśmy tak daleko, jakbyśmy chcieli. Nie jest źle i powinniśmy się na spokojnie wyrobić, ale no mieliśmy tam gdzieś ciche plany, że gdyby była dobra zima, no dobra dla nas to oczywiście taka z temperaturą maksimum minus 4. No ale i tak nie jest źle. Z takich ciekawszych prac, które jeszcze przebiegają, no kończymy ten narożnik południowo-zachodni.
w prefabrykatach już do tego etapu, powiedzmy, najwyższego czy ostatniego. No i ja myślę, że w przyszłym tygodniu startujemy już, jak da pogoda. Może nie w przyszłym tygodniu, powiem tak neutralnie. W najbliższym czasie, jak tylko będzie taka sprzyjająca pogoda, to zaczynamy te ostatnie etapy na Trybunie Południowej. No trzeba pamiętać, że oprócz technologii no są ludzie, którzy tu pracują i proszę mi wierzyć, że praca przy minus 20 nie należy do przyjemnych. Oczywiście zapewniamy im tu odpowiednie zaplecze. Mogą w każdej chwili, i zresztą tak robią, no zejść się ogrzać. Ogrzać się, no i ewentualnie wracać. No oprócz tego jakieś doraźne, czyli powracamy tam do początku lat 80. i słynnych koksowników, może nie na przystankach, choć widziałem też na przystankach w Krakowie kilka koksowników, także te same metody stosujemy tutaj. No oprócz tego tam, gdzie się da wygrodzić i zaizolować, tam zamykamy i prowadzone są prace murowe. No. W dużej mierze jakieś, powiedzmy, 40, nawet do 70, różnie to zależy, jak to interpretować, mamy na trybunie zachodniej. Zresztą zobaczą to wszystko Państwo na załączonych materiałach. Ja myślę, że po prostu przejdziemy się powoli po całości i Państwo przekonają się sami, jak to wygląda. Proszę Państwa, jak widać, bardzo wiele też uwagi przykładamy do bezpieczeństwa na budowie. Cała budowa jest zabezpieczona barierami stałymi, ponieważ jedynie takie bariery mogą, naprawdę działają. No. I uważamy tu jako generalny wykonawca, że na czym, ale na bezpieczeństwie nie wolno oszczędzać. No. No same obarierowanie kosztowało nas, myślę, że nie zdradzę tajemnicy, no około 100 tysięcy. Wykonanie tych zabezpieczeń takich podstawowych. No ale dzięki temu wiemy, że zrobiliśmy wszystko, żeby było bezpiecznie. Jak widać na materiałach, no posuwamy się do przodu. Czego może co widać z zewnątrz, z zewnątrz widać na pewno, że zniknęły już 4 z 6 żurawi. Dziś kolejny. No te dwa żurawie przy Trybunie Południowej będą jeszcze czas jakiś stały, ponieważ no, musimy tu założyć całą konstrukcję stalową dachu. No i została jeszcze ta dziura w Trybunie Wschodniej i ona zostanie dosyć długo. No my musimy mieć wjazd sprzętem na płytę. I ten kawałek trybuny to naprawdę nie będzie problem, żeby go założyć nawet w jeden dzień. No dobra, w dwa dni. Jak mówię od początku i z uporem maniaka, czekamy na lepszą pogodę, żeby ruszyły naprawdę na wszystkich frontach prace murowe, czyli murowanie tych wszystkich ścianek działowych. Na trybunie głównie chodzi o trybunę południową, bo jak widać trybuna północna jest prawie skończona, trybuna wschodnia rozpoczęta, zachodnia rozpoczęta i też w tych powiedzmy, że w połowie obie są gotowe, no to trybuna południowa jest dziewicza, ale to jesteśmy w stanie, te prace murowe jesteśmy w stanie dość szybko nadrobić, wystarczy kilka dni ciepła, no i od razu pojawiają się ekipy, które na spokojnie to nadrobią. No poza tym powoli gdzieś tam przechodziliśmy, było widać już fragmenty propozycji elewacji, to akurat była ta ceramiczna. Zresztą mamy wszystkie typy elewacji, ale to jeszcze czas, nie wyprzedzajmy faktów. Jak się zacznie, to na pewno Państwo zobaczą to na materiałach. Także zapraszam, no jak zwykle, no myślę, że za dwa tygodnie będzie już co pokazać. Także dziękuję, do widzenia.